Witam serdecznie, dziękuję. Kowalczyk Marcin, Polskie Linie Kolejowe, zarządca projektu Warszawa Zachodnia. I obecnie realizujemy tak naprawdę najtrudniejszy element etapu modernizacji stacji Warszawa Zachodnia, czyli segment piąty. Tutaj jest podziemne, tak jak Państwo za mną widzą, realizowane jest wysokie zatapienie. Kontynuacja wysokiego zatapienia, która przykryje przyszłe perony 5 i 4. Dodatkowo na segmencie piątym, czyli obecnej, trwa zbrojenie sekcji pierwszej płyty stropowej z poziomu 0, która w bliskiej przygotowywanej będzie również zdetonowana i tak sukcesywnie, prawda? Kolejne sekcje, które w przyszłości posłużą nam jako strop, który będzie tak naprawdę trzymał stał dla przyczynę pasażerską. To będą perony, nowy układ torowy, nową sieć nasilną, urządzenia sterowania ruchem kolejowym. W chwili obecnej na korekcję markową pierwsze pojazdy pojadą przez nowy obiekt M01 zmierzowany technologii pracowania. Mamy też wchodny z obiektu M02, M03, które zostały wykonane w technologii welwetowej. Pół metra nie to daleko. Ale tutaj właśnie tak nie mam powiedział mnie. A ja to nie mam. Proszę się nie rozchodzić, tylko teraz idziemy sprawnie. To będą jakieś
Patryk, robimy krótki postój tutaj. Co? Krótki postój? No właśnie nie wiem, czy... Zróbmy krótki postój. Tutaj? Tak, no, tutaj. Tak, krótki postój, jeżeli chodzi o jakieś zdjęcia. Za chwilę będziemy kontynuować nasze... Nasz patetyk. Wejdziemy na poziom minus 2. Jesteśmy na poziomie minus 1 i to, co Państwo widzicie, te szkielety, to na przyszłości będą obiekty usługowe. A teraz znajdujemy się w miejscu w łączniku pomiędzy tą częścią centralną stacji, czyli peronami 1-8, a peronem 9 przy linii obwodowej. Jeszcze to nie jest połowa tej odległości, aczkolwiek jak można zaobserwować miejsce, w którym nie trzeba będzie rozkładać parasola w momencie opadu, kiedy ktoś będzie chciał zmienić właśnie pociąg z jednego na drugi. Pod nami znajduje się przestrzeń, do której za chwilę się przemieścimy i też można sobie będzie to zaobserwować. Docelowo będzie tam przystanek linii tramwajowej. Przejście, w którym się poruszamy, licząc od powiedzmy Alei Jerozolimskiej, tam po koniec nowego dworca kolejowego, do peronu 9. Tak. Tutaj dzwonimy, bo będzie... Zapraszam tutaj. Sytuacja wygląda tak. Kontynuacja tutaj przejścia podziemnego dochodzi do linii obwodowej, czyli peronu 9. W tym momencie moglibyśmy przejść jeszcze około 70 metrów i napotkalibyśmy zamknięcie, ponieważ już część tego przejścia jest udostępniona pasażerom, żeby bezpiecznie mogli przemieszczać się pod torami linii numer 20. Tutaj zapraszam na dół, uwaga pod nogi i spotykamy się na dole. Znajdujemy się na poziomie 15 metrów pod poziomem terenu. Jest to wódka technologiczna, która przewidziana jest na potrzeb inwestycji tramwajowej. Dokładnie znajdujemy się na wysokości planowanego przystanku tramwajowego. Można zaobserwować w ścianach szczelinowych oraz w stropie elementy, które już są przygotowane na poczet dowiązania się kolejnej inwestycji. To jest zbrojenie przygotowane dla schodów, dla klatek schodowych oraz zmniejszona grubość stropu, która będzie później zaadoptowana dla klatek schodowych, zarówno tych stałych, jak i ruchowych.
chodzi o to, nie poszedł. Ja bo tak, na nożokach mieszkam. Więc nawet mam na tą kwartę też. Nie, 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 nie